Czwartek, 13 września, Kryspina Rogowska. Witam i zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Miasto ogłosiło piąty już przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Do poniedziałku komitety wyborcze mają czas, by zarejestrować w PKW listy kandydatów startujących w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. 5 filarów plusa. Jabłoniowa kładka dla pieszych. Bełchatowska grupa offroadowa Wyr 4x4 zaprasza na 6. edycję rajdu Wyrowisko 2018. Czarnogórzec na testach w PGS Krze. PGS Kra gospodarzem klubowych Mistrzostw Świata. To już piąty przetarg, który ogłasza miasto na budowę dworca, a w zasadzie węzła przesiadkowego. Poprzednie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Najpierw miał być budynek pasywny, na którego budowę miasto otrzymałoby dofinansowanie zewnętrzne, ale po ogłoszonym przetargu okazało się, że za zaproponowaną kwotę nie ma chętnych wykonawców, którzy podjęliby się tego zadania. Postanowiono zrezygnować z budynku pasywnego i obniżono zakładany budżet. Również nie znalazła się żadna firma, która za zaproponowaną kwotę wybudowałaby budynek użyteczności publicznej, węzeł przesiadkowy i infrastrukturę. Miasto ogłosiło więc kolejny przetarg. Kwota, jaką zaproponowano, to 4 885 861 zł i 77 groszy. Zainteresowani mają czas do 21 września do godziny 10. Dodajmy, że budowa dworca bądź węzła przesiadkowego dla Bełchatowa to było jedno ze sztandarowych zadań obecnej władzy. Do wyborów samorządowych pozostało niewiele ponad miesiąc. Do poniedziałku komitety wyborcze mają czas, by zarejestrować w PKW listy kandydatów startujących w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Po 17 września znane będą listy kandydatów ubiegających się z poszczególnych komitetów wyborczych o mandaty do rad miasta, gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego. W Bełchatowie swoje komitety zarejestrowało w sumie 13 komitetów, w tym komitety koalicyjne, partie polityczne, ugrupowania, stowarzyszenia i komitety wyborców. Niektóre komitety swoich kandydatów wystawiać będą wyłącznie do jednej z rad. 21 października bełchatowianie zdecydują, komu powierzą władzę na kolejnych 5 lat. Miasto podzielone zostanie na 28 obwodów, w tym 26 zwykłych i 2 zamknięte, które zlokalizowane zostaną na terenie szpitala i domu pomocy społecznej. Inteligentne miasto dla obywatela, wdzięczność dla seniorów, edukacja kluczem sukcesu oraz małe, wielkie inwestycje to 5 filarów programu wyborczego, które podczas konferencji zaprezentował PLUS. Pod hasłem Inteligentne miasto kryje się rozbudowa miejskiego monitoringu, zielona moc oraz bezpieczeństwo na drodze. To są tak zwane kocie oczka, tak zwane czasomilacze, o których walczyliśmy i tutaj dziękuję wszystkim kolegom samorządowcom, którzy pomogli, aby te czasomilacze funkcjonowały i dzisiaj jest rozwiązania prawne. Mamy kolejne pomysły na to, aby przede wszystkim doświetlać bezpiecznie miejsca i dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz budżet obywatelski w tej sytuacji. Bełchatów jest w regionie, w którym sąsiednie gminy pozyskują środki finansowe na chociażby fotowoltaikę, dofinansowanie do pomp ciepła i innych elementów związanych, bardzo szeroko mówiąc, z zieloną energią. I tutaj chcemy przede wszystkim zachęcić do tego mieszkańców, aby określili się w kwestii chociażby możliwości właśnie zamontowania fotowoltaiki. Miasto dla obywatela to strefa relaksu dla mieszkańców, powołanie pełnomocnika osób niepełnosprawnych oraz ambasadora Bełchatowa, czyli osób znanych z sukcesami sportowymi czy artystycznymi. Trzeci filar nazwano wdzięcznością dla seniorów. Tu PLUS proponuje bon dla seniorów, profilaktykę prozdrowotną oraz usługę Taxi Senior. Jest to wspaniały pomysł dla osób, które naprawdę mają problem z dostaniem się chociażby do przychodni, chociażby do lekarza czy do spraw załatwienia spraw społecznych, bo nie zawsze mają najbliższe osoby, które im w tym pomogą. Pod hasłem Edukacja kluczem do sukcesu kryje się program nauki programowania współfinansowany przez miasto dla uczniów już od szkoły podstawowej. PLUS proponuje również powołanie szkoły mistrzostwa sportowego o 3 profilach: piłki nożnej, siatkowej i lekkoatletycznej oraz dodatki motywacyjne dla wyróżniających się nauczycieli. Ostatni filar to małe i wielkie inwestycje. Tu PLUS chce połączyć spółki komunalne w jedną tworzącą holding. Trzeba usiąść, porozmawiać na temat organizacji połączenia w jedną firmę naszych bełchatowskich spółek. Dzisiaj już PGM wchłonął wcześniej ADM, później wchłonął Sanicom.
Dlaczego nie tworzyć tego dalej? Szybkie obliczenia to około 5 milionów na kadencję oszczędności, chociażby poprzez zarządy spółek, rady nadzorcze, i te pieniądze mogą iść na dokapitalizowanie tych spółek, chociażby w sprzęt, chociażby w możliwości rozwoju tych firm, tak aby przetargi, które sami Państwo słyszeli, można wygrywać, ale do nich nie dokładać, i aby to dalej funkcjonowało. Chcą również utworzenia obwodnicy zachodniej oraz budowy ulicy łączącej Przemysłową z Armii Krajowej. Dzisiaj pod lupą pewna kładka. Jabłoniowa kładka dla pieszych przy nowym terenie zielonym, czyli Jabłoniowym Sadzie, która jest już zniszczona. Ma wyraźnie uszkodzone obrzeża, których fragmenty leżą obok kładki. Do przejścia prowadzi alejka, niestety też już zniszczona, i choć to ciąg pieszy jest nierówny, z wyraźnymi kolejnami i wybojami. To widowiskowa i wymagająca impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza ważnych wydarzeń i skierowana jest do miłośników offroadu. W ostatni weekend września miłośnicy trudnych terenowych tras ponownie zawitają do Bełchatowa, aby walczyć o laur zwycięstwa w 6. edycji wyrowiska. Miłośników trudnego terenu i karkołomnych zadań bełchatowska grupa offroadowa Wyr 4x4 zaprasza już 29 września. Jak zwykle organizatorzy gwarantują świetną zabawę, często w błocie i bagnistym terenie. Zawodnicy ruszający na trasę będą musieli zdobyć jak najwięcej pieczątek w jak najkrótszym czasie. Te oczywiście zlokalizowane będą tak, by ich znalezienie wymagało sporych umiejętności. Jak zawsze potrzebne będą wyciągarki i pomysłowość. Wyr 4x4 przygotowuje różnorodne próby techniczne i czasowe dla 5 klas na własnych terenach. Łącznie zawodnicy będą mieli do przejechania około 400 km oraz pokonanie OS-a czasowego. Zmagania potrwają 1 dzień. Do zawodników PGS Kry Bełchatów dołączył zawodnik z Czarnogóry, Marko Wukasinowicz, to 25-letni przyjmujący, który ostatnio występował w barwach Nowi Pazar. Od kilku dni do treningów siatkarzy PGS Kry Bełchatów przygotowujących się do nowego sezonu rozgrywkowego dołączył nowy zawodnik. Na testy do bełchatowskiego klubu przyjechał siatkarz z Czarnogóry. Mierzący 196 cm wzrostu Marko Wukasinowicz to 25-letni przyjmujący, który ostatnio występował w Nowi Pazar. Tam też wywalczył wicemistrzostwo Serbii. Wcześniej grał m.in. w szwajcarskim Biogaz Volley Nafels oraz greckiej Orestiadzie. Jak sam podkreśla, gdy tylko dostał propozycję przyjazdu na testy do PGS Kry, od razu z niej skorzystał. W ostatnich dniach trener PGS Kry Roberto Piazza przyglądał się zawodnikowi na treningach. Czy przekona do siebie szkoleniowca mistrzów Polski? Przekonamy się niebawem. Na pewno okazją będzie towarzyski turniej w Gostycyniu, na który Wukasinowicz pojedzie razem z drużyną PGS Kry. Biało-czerwoni wygrali swój pierwszy mecz w siatkarskich mistrzostwach świata na inaugurację. Polacy pokonali Kubę 3-1, a dobre spotkanie rozegrali zawodnicy PGS Kry Bełchatów. W pierwszym składzie na boisko wybiegło dwóch zawodników, Artur Szalpuk i Jakub Kochanowski. Później do nich dołączył Grzegorz Łomacz. Najlepiej z reprezentantów bełchatowskiej Skry zagrał Artur Szalpuk, który zdobył 19 punktów przy bardzo wysokiej 57% skuteczności. Jakub Kochanowski na swoim koncie miał 5 oczek, w tym 2 blokiem. Dzisiaj Polacy zagrali z Puerto Rico. Na przełomie listopada i grudnia PGS Kra Bełchatów zagra w klubowych mistrzostwach świata i będzie gospodarzem tych elitarnych rozgrywek. Mistrzowie Polski zdobywali już medale na tej imprezie, ale nie zdołali jeszcze tego turnieju wygrać. Klubowe Mistrzostwa Świata to coroczna impreza, w której grają najlepsze drużyny świata. Pierwszy turniej został rozegrany w 1989 roku, a rozgrywki trwały przez 4 edycje. Międzynarodowa Federacja Siatkówki FIVB postanowiła reaktywować zawody w 2009 roku. Pierwszy turniej po wznowieniu rozgrywek odbył się w Katarze. Dobrze wspominają go ówcześni siatkarze PGS Kry Bełchatów, którzy wywalczyli srebrne medale. Podobny sukces osiągnęli rok później, a w 2012 roku zdobyli brąz. W
poprzedniej edycji, która odbyła się w Polsce, bełchatowianie zajęli 4. miejsce. Po sukcesie organizacyjnym z roku 2017 FIVB postanowiła ponownie przyznać Polsce prawo organizacji klubowych mistrzostw świata. PG Iskra została zaproszona do zawodów jako mistrz Polski. Klub oficjalnie potwierdził już swój udział w FIVB, a jeszcze większym zaszczytem będzie fakt, że PG Iskra została gospodarzem klubowych mistrzostw świata 2018. Wiadomo już, że PG Iskra zagra z rosyjskim Zenitem Kazań, brazylijską Sadą Cruzeiro i Sarmajech Bank Teheran. Pozostałe miejsca przyznaje organizator i zespoły nie są jeszcze oficjalnie znane. Klubowe Mistrzostwa Świata rozpoczną się 25 listopada, a zakończą 2 grudnia. W tym wydaniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, życzę pogodnej i spokojnej nocy. Do zobaczenia.